Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejny materiale na moim kanale. Ja jestem Szymson i widzowie, jak widzicie, dalej jestem uwięziony. To jest najgorsza informacja na świecie. Jestem dalej w tym miejscu, w którym byłem. Nie mogę dalej wyjść, dalej jestem zamknięty. Tu jakieś pole siłowe mnie tutaj trzyma, nic nie mogę. Tu nie topesz mi lata jedynie, to jest jedyne co tutaj stworzenie żywe, jakie chodzi. W ostatnim odcinku spotkaliśmy tego, który z nami porozmawiał, ale nie było żadnych szans na to, żeby nas wypuścił. Jestem totalnie załamany i... Ej, w ogóle widzowie! Co jest grane? Pamiętacie, miałem książkę w ekwipunku. Kurde, nie... Ej, gdzie ona jest? Ej, znikła mi książka, widzowie, ja miałem książkę taką, gdzie było napisane o tych świniach też na dole, tak swoją drogą. I kurde, to znikło wszystko. Ej, gdzie to jest? Ej, nie, no czy mi Lucyfer to zabrał, jak ja spałem? O nie, może tak być, widzowie. Ja nie wiem, do czego jest ten tunel w ogóle, tam jakiś creeper chodzi. Ej, chciałbym stąd wyjść, jest dzień, widzowie, ja bym... Ja bym chciał na to słońce wyjść, tam sobie popatrzeć pięknie na te piękne chmurki. Ja nawet deszczu chciałbym zakosztować, a tutaj nawet nie mogę. Tu jestem tak uwięziony, że nic nie mogę totalnie, widzowie. To jest najgorsza rzecz na świecie. W każdym razie, co ja chciałbym zrobić, widzowie, dzisiaj? No bo co ja mogę na takim małym obszarze zrobić? Jedyne co mogę, to prawda, subtelnie, ale bardzo znacząco poprosić was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie, no bo nie jest kolorowo, widzowie. Nie jest kolorowo z tym, co się ostatnio tutaj dzieje. Jest mi mocno smutno. I widzowie, myślę, że zostało nam tyle życia, ile zostało świeczek. I pierwsza świeczka właśnie w tym momencie. Ej, nie mogę zgasić świeczki. Ej, a dało się rękami zgasić świeczkę. Nie mogę tego zrobić, dobra, ja tutaj nic nie mogę, widzowie, to jest jakaś tragedia. Jestem tu zamknięty i żadne prawa mi tutaj nie przysługują, to jest mega smutne, widzowie. To jest bardzo, bardzo smutne. No i szczerze, nie mam pojęcia, co mam tu robić. Liczę po prostu na to, że coś się, cokolwiek wydarzy. Na zasadzie, nie wiem, może tu przyjdzie ktoś. Nie wiem, Yeti, czy ktoś. Nie wiem, to jest tragedia. Lucyfer to on w ogóle do mnie tylko gada, jak już. On w ogóle się nie pokazuje, to jest w ogóle mega dziwne, że on w ogóle do mnie nie gada. Mega dziwna sytuacja. No i tak możemy tu siedzieć jedynie, patrzeć na te świnie na dole, jak mi chrumkają i tak dalej. Czekaj, że są jakieś powiadomienia na Insta. O kurde. O kurcze, widzowie, patrzcie to. Ja mam co prawda po angielsku telefon ustawiony, więc ten, ale wam szybko przetłumaczę, co tam jest napisane. Jest napisane, że Lucyfer oznaczy mnie w poście jakimś. O kurde, dobra, wchodzę na to w takim razie, zobaczmy. To jest filmik! O kurde, tam będzie jakiś dźwięk, czekajcie, ja to muszę odpalić na komputerze, muszę to odpalić na komputerze w takim razie. Więc szybko odpalam, tu wam udostępnię ekran, żebyście widzieli. Wchodzę na tego Instagrama i zobaczmy, co tutaj się, że tak powiem, prezentuje. Czekajcie, muszę znaleźć tutaj w powiadomieniach. Kurde, ile to będzie? A, tu jest, dobra. Uwaga, wchodzę na... Jesteśmy na profilu Lucyfera, widzowie. Jasny gwin, dobra, jest post jakiś, jestem tu ja. Nie wiem, o co chodzi, są dwa serduszka. Ale dobra, kliknijmy to. On dopiero teraz to opublikował. Wchodzimy i kliknijmy. O kurde, tu jest jakiś filmik. Tu jest... Ja się boję, co to będzie. To będzie jakaś informacja od Lucyfera. Jestem pewien. Minutę temu, dosłownie teraz. Dobra, uwaga. 16 sekund to ma. Przesłuchajmy to. Witam Instagram. Mam pytanie. Co zrobić z tym głupcem? Wrzucamy go do lawy. Co? Czy dajemy mu jeszcze troszkę pożyć? Co? Nie no, jakie wrzucamy do lawy, widzowie, błagam, nie głosujcie na to. Ja bym usunął ten post mu najchętniej, ale ja już nie mogę w ten, nie mogę, nie mam dostępu do jego konta. Ale co jest grane, jeżeli wy zagłosujecie, nie może być, nie możecie zagłosować na to, żebym je spalił. Czekaj, ja idę, są komentarze, wypuść, dobrze. Lajkuję to, żeby nie było, kurde, lajkuję to. Bardzo dobrze, napiszę nawet komentarz, zostaw mnie. Frajerze. Dobra, piszę coś takiego. Zostaw mnie, frajerze, i nie będzie mnie tutaj torturował. Ej, to jest jakaś tragedia. No co to ma być w ogóle? Co ma z nim zrobić? Jeszcze mi oznaczył perfidnie. I kurde, co za chłop najgorszy. Nie, to ja co jeszcze przyjdę sobie pod koniec odcinka. Zobaczymy, co on tutaj takiego napisze. Jestem ciekaw, czy jakoś się do tego odniesie bardziej i tak dalej. Ale dobra, no co ja tu mogę zrobić w takim razie? No nie wiem, jestem zamknięty. Jedyne co, to wleciał post jakiś teraz, którym jest pytanie, czy wrzucić mnie do lawy. Gdzie on chce mnie wrzucić do lawy? Jak tu pode mną są świniaki głodne, które chcą mnie tylko zeżreć. To jest jedyne, co mnie tutaj czeka, najgorszego. Nie, tak być nie może, widzowie. To jest jakaś tragedia, widzowie. To mi się mega nie podoba, nie? Wiecie co, ja bym najchętniej pogadał z tym Lucyferem, kurde. Tylko jak z nim pogadać? Nie wiem, bo on normalnie, ja go tutaj normalnie słyszałem ostatnio, jak byłem. Ale teraz, kurde, ja nawet nie wiem. Dobra, czekajcie, może go zawołam, może on gdzieś tam siedzi w tych swoich czeluściach. Tam jest w ogóle jakiś tunel, czy ja dobrze to widzę? Ej, dobrze, czekajcie, kurde, bo... Tam jest jakiś tunel chyba. Podejrzany. Ej, dobra, tam chyba tego nie było wcześniej, jak mi się kojarzy. Czy było, widzowie? Już szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czy tam to było, czy nie.
No nie wiem, dobra, w każdym razie nieważne. Dobra, czekajcie, wołam Lucyfera. Halo Lucyferze, gdzie jesteś? Dawaj, póki co pokazałeś mi się, tylko cię usłyszałem. Dawaj, się pokaż, jak jesteś taki cwaniak, a nie ta kurde. Widzę, że nabrałeś odwagi. Dobrze. W końcu jakieś wyzwanie. W końcu jakieś wyzwanie? Przecież my już się raz pokonaliśmy, to co to jest za wyzwanie? On jest jakiś nienormalny. Wygraliście, bo nie spodziewałem się, że tacy głupcy jak wy podejmą walkę z kimś takim jak ja. Ale dziś jestem silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, a wy jesteście dalej tak samo żałośni. Dobra, powiedz czego chcesz, dogadajmy się i daj nam święty spokój, błagam. Błagam, my już nie chcemy z tobą walczyć. Wynieś się nie najlepiej. Nie nic, czego mogłbym chcieć. To po co nas tak męczysz? Ej, to po co tu jesteś w ogóle? Co jest grane? Nie, no nie rozumiem tego. Lubię patrzeć, jak walczycie o życie. Czuję się spełniony, gdy was ogarnia strach. Jesteś najgorszą osobą, jaką spotkałem. Nigdy w życiu nie spotkałem kogoś gorszego niż ty, rozumiesz? Wal się, Lucyferze. Nie wiem, jesteś najgorszy. Dziękuję za komplement. Przyznam szczerze, że to najlepsze, co dziś usłyszałem. Dobra, kurde, ty, co za śmieć. Dobra, powiedz, co chcesz zrobić z Palionowem? Co, jaki jest twój plan w takim razie? Skoro tutaj już tak jak siedzisz... To co? Zniszczyć centymetr po centymetrze, zrównać ziemią, a najlepiej spalić. Nie, no co, widzowie, to jest nienormalne. To jest nienormalne. Dobra, jestem tu zamknięty. Ale nie zapominaj, że większość z osób z Palionowa jest dalej na wolności i na bank szykują się na wojnę z tobą, na 100%. Jak się z tym czujesz? Wolność to pojęcie, które w waszym przypadku potrwa już niedługo. Kurde. Boże, jak on nas straszy. To jest nienormalne. Dobra, nie dasz rady, i tak cię reszta pokona. Ja nie wiem, już raz to zrobiliśmy, zrobimy to po raz drugi bez problemu. Ja nie widzę w tym problemu żadnego. Jesteś zwykłym śmieciem. Ej, to w ogóle coś ciemniało teraz. Co jest grane? Co jest? Podziwiam twój optymizm, ale daję ci słowo, że wkrótce będziesz miał do kogo otworzyć swój parszywy ryj. Samotny nie będziesz. Wolny też nie. Dobra, koniec śmiałem się. Lucyfer, kurde, koniec takiego gadania, mnie to nie ten. Nikogo nie uwięzisz, nie wierzę w to, że to zrobisz. Słyszysz mnie? Halo? Lucyfer! Kurde, nie, poszedł, co, gdzieś już mi nie odpowiada? Nie, no to jest jakaś tragedia, widzowie, ja się zamknę i popłaczę w tym momencie. Nie wiem, dobra, jest noc, mogę iść w kimę, czy mogę iść? Nie, są, ja tu nie mogę spać, bo są te moby ciągle. Kurde, tragedia to jest jakaś. Nie wiem, ja już mam dosyć tego miejsca, nie mogę stąd, dobra, wiecie co, ja idę zobaczyć, co się dzieje na tym poście. Czy ludzie głosują, czy nie głosują, patrzcie, idziemy to zbadać szybko. Odświeżam szybko stronę i zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Jest troszkę tych wiadomości, dobra, czekajcie, wejdę na jego profil, tak wejdę. O, jest sporo już całkiem, dobra. Wypuść Chipsona, dobra, tu lajkujemy wszystko, co ktoś napisał. Daj mu bożyć. Wypuść go, dobra, lajkujemy to wszystko. Wypuść go, debilu, dobrze z nim tak, wypuść go. Sam jesteś głupcem, Jezu, bardzo dobrze z nim tak jedziecie. Dajemy jeszcze pożyć, dobrze, wypuść go, bardzo dobrze, wypuść, co on ci zrobił, zostaw go, frajerze, wypuść go, dobrze, widzowie, wy jesteście dobrzy już jednak. Niektórzy trafiali się tacy, co kurczę, z Lucyferem tam na piwin z nim chcieli jeszcze spiskować. Szkoda, że nie mam dostępu, ja bym to chętnie sprawdził, czy te osoby, co tu piszą komentarze, przypadkiem nie pisały na priv do Lucyfera, podaj IP do Palionowa. Piszę do ciebie powoli, bo nie wiem, czy będziesz czytać. Zostaw tam serwer Palianowo, wypuść Chipsona, bo i tak przegracie z Yeti. No dokładnie, że tak. Nic z nim nie rób, bo on jest miły, ale po prostu wszystko go ciekawi. Lucyfer, proszę, zostaw Chipsona. No jest to jakiś, faktycznie jestem ciekawski. Wypuść go, debidu, miało być, ale wyszło inaczej. Wypuść go natychmiast. Przepraszam, że się zasiłam, ale nigdy nie widziałem lepiej napisanego słowa natychmiast.
Zostaw Szczypsona w spokoju. Wal się, debilu, bo nawet jak razem z Yetim ich zniszczycie, myślę, że to niemożliwe, to oni i tak powrócą. Dokładnie, że tak. Dobra, co tu zamiesz, jakie komentarze? Zostaw Szczypsona w spokoju, wal się, debilu, bo nawet jak razem z Yetim. A to jest to samo chyba, co było napisane wyżej. Pan trzy razy takie coś napisała. Cztery! Kurde, co jest? Co jest, mi się zbagował Instagram? Każdy, co doklikuje, to jest ta sama wiadomość. I jeszcze polajkowana przeze mnie. To jest niemożliwe, nie dałbym tyle lajków. Zepsuł się mi Instagram. Nie wiem, co mnie zablokował, Lucyfer, czy co? Czekajcie, jeszcze raz wchodzę do niego na ten post. Bo to jest coś podejrzanego, że mi się ciągle to samo ciągle to samo wyświetlało. Dobra, patrzcie, tu sobie jeszcze zostaw go, bo idę się po tobie, jest, czaisz bazę w rajerze. Wypuść tosta, dobrze, wypuść go, debilu. Dobrze, dobrze, i teraz tak, o dobra, już się nie ładują te same. Ja, ale znowu jest to samo. Ej, dobra. Aurel, ja Samek zniszczyła Instagrama. Patrzcie, ona się co chwilę wyświetla tutaj. Ej, ona może w spisku, może ona jakoś... Patrzcie, teraz się tu więcej się zapętliło. Jest tak? Jest Aurelia, Zuza, Jacek i Dominik. Jest Aurelia, Zuza, Jacek, Dominik. I teraz to się zapętla więcej. Dobra, ten Instagram jest nawiedzony, widzowie. To jest coś nienormalnego, co tu się dzieje. Dobra, przesłuchajmy to jeszcze raz. Tak na pożegnanie, żebym, kurde, rozumiał jeszcze raz, o co tutaj się toczy walka. Witam Instagram. Mam pytanie. No, masz pytanie, kurde. Co zrobić? Masz problem. Z tym głupcem. Z tym głupcem. Świeć, śmieciu. Wrzucamy go do lawy. Czy dajemy mu jeszcze troszkę pożyć? Wrzucamy go do lawy, dobra. Nie wiem, widzowie, to jest nienormalne. Ja tutaj mi się zepsuły komentarze. Oczywiście, dajcie tam, widzowie, dojedźcie go. Dobrze, widzę, że obserwujecie go, ale mam nadzieję, że go nie lubicie, że po prostu obserwujecie go tak samo jak ja, tylko i wyłącznie po to, żeby widzieć, co ten chłop odwali. Ale jak widać, sam mnie oznaczył pod nowym postem, żebym widział, co on robi. To jest nienormalne. Nienormalne, zobaczmy, co mi ktoś tutaj odpisał. Dobrze, Szczypson, wypuść go już. No dokładnie, kurde, dobra, widzowie. Ja w tym momencie kończę odcinek, bo dla mnie to, mnie to przerosło w tym momencie. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że Lucyfer da mi w końcu spokój.